Naszym gościem jest Waldemar Witkowski, kandydat na prezydenta, lider Unii Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry paniom i panom. Unii Pracy, formacji z długimi tradycjami, formacji, która swego czasu nawet współrzędziła w Polsce, ale przyzna pan, że formacji trochę zapomnianej. No tak się stało, że zawsze byliśmy partią ideową, takimi prawdziwymi socjaldemokratami byliśmy i nieraz ta idea, która towarzyszyła Karolowi Modzelewskiemu przy zakładaniu Unii Pracy, Aleksandrowi Machowskiemu, no nie przebijała się o stołki, która w części partii politycznych jest bardzo ważna. No i część ludzi, która też wchodziła do polityki, bo chciała coś z tego nie tylko dla innych działać, tylko coś z tego mieć, no gdzieś szukała innych partii politycznych. My zawsze byliśmy ideowi. Dla nas ten hasło człowiek był ważniejszy. No, od samego początku, no, pamiętam Karola Modzelewskiego na początku, który tak jak sformułował takie hasła: wolność, równość i solidaryzm. Nawet wtedy nie akcentował tego za bardzo, nie akcentował gdyby tej tolerancji. Ważniejszy dla niego był solidaryzm społeczny niż tolerancja. A skąd ta decyzja o starcie w wyborach? Dlaczego na przykład nie stoi panu u boku Roberta Biedronia? Ja jestem, ja i te środowiska, które chciały, żebym startował, to jesteśmy typowi socjaldemokraci, więc dla nas hasła pracownicze, równe prawa kobiet w sferze socjalnej, a więc taka sama praca, taka sama płaca, to jest ten priorytet. Siedmiogodzinny dzień pracy, o którym mówimy od wielu, wielu lat, kolejny priorytet, czy kwestia czystego powietrza, ale także jest kwestie światopoglądowe, bo uważamy, że państwo powinno być świeckie, religia powinna być poza szkołami, tylko w salkach katechetycznych. No czy wreszcie, że święta publiczne powinny być z pominięciem w trakcie świętowania wspólnej modlitwy, no bo to przeszkadza niektórym. I trzeba szanować nawet tych, którzy mają inne zdanie niż większość w tej sprawie. Wiadomo, Polska jest państwem katolickim. No czy wreszcie mamy też inną trochę politykę. Chyba jedyni jesteśmy dość wyraziści, jeżeli chodzi o szukanie przyjaźni w polityce zagranicznej. Uważamy jednak, że przyjaźń w Unii Europejskiej i z innymi krajami Europy to jest przyszłość. Natomiast te przyjaźnie odległe za oceanem no nie zawsze wychodziły nam na zdrowie, także historycznie, ale nawet teraz powodują olbrzymie koszty, olbrzymie jakby płacenie za przyjaźń, a to nie jest moim zdaniem prawdziwa przyjaźń. W związku z tym też tu troszkę się różnimy, ale tak jak powiedziałem, dla nas najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, godna płaca, dające prawo godnego życia. Ale te postulaty, także które pan mówi też w swojej agencie, ma Robert Biedroń. Uważa pan, że dzisiejsza lewica może sobie na to pozwolić, żeby wystawiać w wyborach prezydenckich dwóch kandydatów? No bo z całym szacunkiem, wszystkie badania pokazują, że obaj panowie możecie liczyć na około 4%. No, ja Robertowi Biedroniowi bardzo dobrze życzę. No, miał dużo więcej czasu na prowadzenie kampanii. No, moja kampania jest 10-dniowa tak naprawdę. W związku z tym o wiele trudniej będzie dotrzeć do wyborców. Ale według wszelkich dowodów, takich badań socjologicznych, między innymi pana profesora Raciborskiego, co piąty Polak, a w niektórych badaniach u pana profesora Czaplińskiego, na przykład nawet co trzeci Polak ma poglądy takie nowoczesne, socjaldemokratyczne, lewicowe. I być może właściwie, że nie znajdujemy właściwego kandydata na szefów partii, na kandydatów na prezydenta, powoduje, że ten rzeczywisty wynik wyborczy i przywiązanie do wartości lewicowych jest w wyborach na niższym poziomie niż to w ankietach socjologicznych prowadzonych przez profesorów czy innych wybitnej klasy socjologów. A na jaki wynik pan liczy i właściwie o co pan gra w tych wyborach? Chodzi o to, żeby Robertowi Biedroniowi odebrać trochę tego poparcia? Czy może chce pan go przeskoczyć na ostatnim odcinku? Nie. Panie redaktorze, generalnie nie zależało mi na tym. Znaczy, proszyło mnie to mnóstwo środowisk, dla których te codzienne problemy codziennego życia są ważniejsze niż inne ideologiczne kwestie. Od działkowców poprzez spółdzielców, a także partie lewicowe, takie chociażby jak ruch pana profesora Bożyka, czy Polska Lewica, czy Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, no już nie będę wspominał o Unii Pracy, bo ona zainicjowała ten proces, no po to, żeby pokazać społeczeństwu, że jest w Polsce siła socjaldemokratyczna,
która dba o ich interesy i w przyszłości może dbać bardziej niż ich interesy są chronione w teraz. I co będzie po wyborach? Będzie jakaś próba stworzenia nowej formacji lewicowej złożonej z tych ugrupowań pozaparlamentarnych, jakiejś formacji konkurencyjnej dla dzisiejszej parlamentarnej lewicy? No, powiem panu tak, że ten czas, bym powiedział tak, do 17, no, mnóstwo osób się zgłaszało i pomagało w zbieraniu podpisów i tak dalej. To często były doły partyjne SLD i innych partii lewicowych. No, nie mówię o własnych tych strukturach, którym przy okazji innym, którym dziękuję. Ale po 17, po tym debacie, no, stało się coś, co nawet mnie zaskoczyło, bo nagle setki, jak nie tysiące osób, ja już nie mówię tam żadnych lajkowaniach, czy tam wysyłaniach maili, sympatii, gdzie można tam coś się spotkać i tak dalej, ale ludzi, którzy chcą budować, mówię, tak jak nam od początku, to od 28 lat nam towarzyszyło, pewną ideową partię, a niekoniecznie partię dla stołków, dla władzy, dla pieniędzy publicznych i tak dalej. I wierzę w to, że jeżeli ten wynik w kampanii będzie, no, dla mnie dobry wynik, to będzie każdy powyżej procenta, to te setki tysięcy osób, które zagłosują, czy 100 tysięcy, czy więcej i tak dalej, no to będzie potencjał do tego, żeby dawać coś nowego, nie niszcząc, bo ja tak powiedziałem, jestem jedynym tam na tej liście z wykształceniem politechnicznym, bo nie lubię niszczenia, wolę coś budować, nie lubię rozbierania, wolę coś konstruować. No i spróbujemy odbudować polską socjaldemokratyczną lewicę, także w oparciu o wartości europejskich socjalistów. Ja jestem, moja partia jest od, no, najdłuższym członkiem, największym stażem członkiem Partii Europejskich Socjalistów. Tak się zdarzyło, że ja od 2 lat jestem nawet w ścisłym kierownictwie Partii Europejskich Socjalistów, a więc jest szansa na to, żeby budować przyszłość w interesie pracowników, przeciwko wielkim korporacjom finansowym, kapitałom, stąd pewne hasła związane z tym ograniczeniem transferów finansowych niebędących zapłatą za towar bądź usługę i inne hasła, które mają być propracownicze, konkretne, proemeryckie, podnoszące poziom życia, a niekoniecznie skupianie się tylko i wyłącznie na fajerwerkach. Ale niektórzy publicyści zarzucają panu, że w swoim programie próbuje pan przemycić postulaty neoliberalne, obniżkę podatku PIT, dobrowolny ZUS. Tak, ale ta obniżka podatku PIT dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy zarabiają do 30 tysięcy rocznie. Czyli chciałbym wprowadzić kolejny próg podatkowy, 0%, bo jeżeli posłowie i radni w całym kraju mogą 30 tysięcy mniej więcej rocznie zarabiać wolno od podatku, to dlaczego zwykli obywatele nie mają mieć takich samych praw? Natomiast co do ZUS-u, tu jest mój program bardzo szeroki. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem takiego bismarckowskiej teorii, bo Bismarck wprowadził zasadę pracy do końca życia praktycznie, no bo wtedy średnia przeżywalność mężczyzn była 66-67 lat, a do 65 trzeba było pracować. To on wprowadził pierwszy wdowi grosz, ale on też spowodował, że w perspektywie wielu lat ten system staje się poniekąd niewydolny, więc moje przeświadczenie i przemyślenie jest takie, nie ustawodawca powinien decydować o wieku przejścia na emeryturę. Jestem oczywiście przeciwny ustawowemu podwyższaniu tego wieku, ale to każdy z nas powinien świadomie określać się moment, kiedy przejdzie na emeryturę. On musi uznać, czy jeszcze jest potrzebny w pracy, czy ta praca sprawia mu satysfakcję, pracować dłużej. A jeżeli to się nie uda, to niestety no, trzeba odejść wcześniej na emeryturę, mając świadomość, że może ona być niższa. I teraz co do tego ZUS-u. Ten zapis o tym ZUS-ie może się pojawił w niewłaściwym momencie, w właściwym momencie. No, mamy w tej chwili koronawirusa. On powoduje, że wiele no, drobnych przedsiębiorstw, ale także pracobiorców, no, ma problemy. No, sytuacja jest gorsza niż była rok temu. W związku z tym w tym okresie, skoro rząd pozwolił na zwolnienie na przykład ZUS-u na 3 miesiące, to czemu nie dać szansy w dłuższym okresie czasu, żeby ten ZUS był niepłacony, bo to jest taki koszt bardzo uciążliwy dla pracodawcy i być może należy podjąć dyskusję o tak zwanej emeryturze obywatelskiej, że w przyszłości, mówię, nie dotyczy to zaszłości, ale że w przyszłości, w długiej perspektywie czasu, no skoro określamy płacę minimalną, to może też trzeba zrobić, że dochód gwarantowany jest na jakimś poziomie i dotyczy każdego obywatela, ale także emerytura, ta minimalna, jest
zagwarantowana każdemu, żeby nikt nie musiał żebrać albo spać na ulicy. A jeżeli chcemy na tej emeryturze mieć dużo, dużo więcej, no to musimy system dodatkowy emerytalny wprowadzić, że no, zarabiam dużo, odkładam świadomie więcej na emeryturę, no po to, żeby później na stare lata korzystać z tych odłożonych pieniędzy. Jasne, w środę Andrzej Duda leci do Waszyngtonu. Pan uważa, że to jest taka typowa zagrywka wyborcza, czy istnieje realna szansa, że prezydent przywiezie jakieś konkretnie załatwione sprawy? Generalnie tak, znaczy jak no gdzieś tam nawet pokończyłem kiedyś jakieś kursy dyplomatyczne, bo chciano, żebym był konsulem honorowym w Serbii. No skończyłem też Akademię Obrony Narodowej, znaczy w tej części dotyczącej dopuszczenia do tajemnicy ściśle tajnych, specjalnego znaczenia. Jak byłem wicewojewodą, byłem szefem zarządzania kryzysowego w województwie wielkopolskim, to powiem tak, nie załatwia się takich spraw na kolanie. Ja tą wizytę traktuję po prostu, może bardziej w tej chwili by jest potrzebna prezydentowi Trumpowi niż naszemu prezydentowi. I trochę chyba, ja bym nie pojechał w tym momencie do Białego Domu, żeby nie było sytuacji niezręcznej. No bo głupio by było jako, mi jako Polakowi, że prezydent tam wróci nie do końca starczą, a jeżeli wróci starczą, to znowu będziemy musieli miliardy złotych za to w najbliższej przyszłości zapłacić. Ale Prawo i Sprawiedliwość z dumą mówi o swojej polityce zagranicznej, w szczególności o stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Pan uważa, że te stosunki rzeczywiście są tak dobre, jak to zachwala rząd? No, generalnie mogę powiedzieć tylko tyle, że chyba nie ma takiego drugiego prezydenta, niedużego państwa bądź co bądź, który by tak często spotykał się z prezydentem Trumpem. Być może coś tam jest, jakaś pozytywna chemia między innymi, ale ta druga moja strona wyraźnie podkreślam tak, ta przyjaźń kosztuje nas bardzo dużo. Nawet te zakupy F-35, które mają dotrzeć do Polski za ileś lat, może się okazać tak, jak z większością albo z dużą częścią uzbrojenia, które kupowaliśmy w ostatnich kilkudziesięciu latach, że one były bardziej zabawkami niż miały rzeczywistą zdolność bojową. Ale zresztą ten, który dzisiaj obserwuje, dokończę ten wątek, tak, te wojny tak zwane gwiezdne, to proszę zauważyć, kto, jaki rodzaj broni zwycięża. Drony, bezzałogowe samoloty zdalnie sterowane. Nikt nie będzie wysyłał na duże odległości samolotów załogowych z wielu względów, tankowanie, bezpieczeństwo, zmęczenie pilotów i tak dalej. Więc przyszłość jak już to są drony w lotnictwie, a niekoniecznie załogowe samoloty. To jest moje doświadczenie, może jakaś tam wymiana mojego zdania z jednym z generałów lotnictwa. Czyli gdyby Andrzej Duda wrócił ten kierunek z kontraktem na drony, to byłby pan zadowolony z tej wizyty? To jakby zamienił F-35 na drony, to byłbym zadowolony. Panie przewodniczący, Rafał Trzaskowski postuluje likwidację TVP Info. Z kolei Robert Biedroń mówi o tym, że trzeba media publiczne reformować, ale je odpartyjniać. Jaki pan ma stosunek do tego? Pomysł mój, ale także Unii Pracy, jestem wyrażany pisemnie przez wiele, wiele lat. Był taki moment, że premierem był pan premier Tusk, zapowiedział likwidację abonamentu. My takie pismo do niego wystosowaliśmy, że przyszłościowo powinno to być tak zorganizowane, że nie ma abonamentu. Przepraszam, rejestracja odbiorników radiowych i telewizyjnych to był wymysł państw, które chciały 70-80 lat temu kontrolować swoich obywateli. I to nie tylko w krajach jakby takich jak u nas związanych ze Związkiem Radzieckim, ale w wielu krajach Europy władza chciała wiedzieć, kto ma telewizor, kto ma radio, czego tam podsłuchuje, kogo nasłuchuje i tak dalej. I to był ten obowiązek rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych. Anachronizm. Jak już, to płacić za misję publiczną. I to nie z specjalnych pieniędzy, które obywatele wyjmują z kieszeni, tylko z ogólnych dostępnych podatków. Ministerstwa właściwe ochrony środowiska, przez jakieś ochrony środowiska, powinny ogłaszać konkursy na najlepszą audycję, które może emitować Radio Z, telewizja TVN, czy inna telewizja. Czyli media komercyjne. Czyli opowiada się pan za likwidacją mediów publicznych de facto. Ja jestem, właśnie specjalnie unikam nazwy media publiczne. Po czym się różni spółka akcyjna Telewizja Polska, czy tam Radio Poznań, od spółki akcyjnej, czy tam w innej formie, waszej, nie znam, Radia Z, czy kogoś innego. To są takie same grupy dziennikarzy, które chcą realizować pewną misję. I teraz tak, jeżeli państwo ma kierunki, na przykład chce przypominać politykę historyczną, no to ogłasza konkurs na najlepszy film o powstaniu wielkopolskim, ciągle niedocenianym, tam moi dziadkowie brali w nim udział.
I obojętnie, czy to wygra TVN, czy Polsat, czy Superstacja, czy telewizja publiczna, wygrywa konkurs, dostaje 100 milionów złotych, realizuje program na podstawie oferty konkursowej. I to samo programy edukacyjne mogą być tak prowadzone, tak samo mogą być prowadzone na przykład programy związane z ochroną środowiska, tak ważną dla nas w przyszłości, czy smogiem. To jest kwestia umowy, więc jestem za misją publiczną finansowaną z publicznych pieniędzy, a nie za wszelką cenę utrzymywanie spółek. I to obojętnie, czy się nazywa telewizja publiczna, czy jakaś tam spółka w Wielkopolsce samorządowa, a też tych spółek namnożyło się jak grzybów po deszczu. I efekt, że te spółki są często sunekurami dla określonego zaplecza politycznego i w kraju, i w samorządach niestety też, a nie realizują celów, które są społecznie użyteczne. To na koniec naszej rozmowy, jeszcze wracając do kampanii wyborczej, zapytam, do kogo panu jest ideowo bliżej? Do Rafała Trzaskowskiego czy do Andrzeja Dudy? Wymieniam te dwa nazwiska, bo pewnie to ci dwaj panowie zmierzą się w drugiej turze. I tak, moje rady z profesorą, kolegami moimi jeszcze z Dospolskimi, których znam, znaczy przed zakończeniem pierwszej tury. Walcz, jak każdy inny, o miejsce na podium. Jasne, że to jest bardzo trudne, ale dzisiaj na pewno takiej deklaracji nie złożę. Ja nie pytam, na kogo pan zagłosuje, tylko pytam, do kogo pan jest ideowo bliżej. Każdy ma pewne wartości, które mi odpowiadają, bo ja jestem człowiekiem lewicy i każdy ma swoje grzechy na sumieniu, których nie popieram. Ale niech pan rektor pozwoli, jak się 29 spotkamy, czy zadzwonimy, to ja wtedy panu powiem, co według mojej, na którego kandydata, który wejdzie do drugiej tury, będę namawiał, żeby moi wyborcy... Czyli Andrzej Duda też ma pewne plusy? Każdy ma z nich plusy, każdy ma z nich minusy. To dziękuję bardzo za rozmowę. Nie ma ludzi czarno-białych. Znaczy ja mówię, no przez to, dlatego jestem socjaldemokratą. Ja nie dzielę ludzi, nie stygmatyzuję ludzi, że tam przyszli stamtąd czy z innego miejsca. W ogóle panu powiem tak, że moim marzeniem by było, żeby kadencja prezydenta była na przykład 7-letnia, ale mógł być prezydentem tylko jedną kadencję. Wtedy by nawet zlikwidował Senat, dał prawo prezydentowi poprawiania ustaw, a nie tylko wetowania ustaw, ale ten prezydent byłby niezależny. Do wyboru byłby niezależny od jakichś tam środowisk, ale po wyborach mógłby realizować swoją politykę i być prezydentem wszystkich Polaków, a tak mamy to prawie, że wpisane w Konstytucji. No to jest jakaś koncepcja dla inicjatywy dla Unii Pracy po wyborach. Naszym gościem był Waldemar Witkowski, kandydat na prezydenta, szef Unii Pracy. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia, do zobaczenia. Słuchaj Radio Z i wchodź na radioz.pl.